Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny, miejmy już nadzieję, siódmy i ostatni odcinek z Assassin's Creed'a 3 Tyranii Króla Waszyngtona, epizod trzeci Odkupienie. I dzisiaj będą Ostaja Ucisku, czyli możliwe, że to już będzie koniec. Koniec tego DLC. Nie wiem, jak ja. Washington's troops are scattered. The palace is unguarded. Ooh. This will help you along. The mechanism's rather tricky, but I'm sure you'll be able to unravel it. Very well. I will see you once I have succeeded. Pięknie. Świetnie. To już znaczy, że to będzie finał. Przygotujcie się na pełne rozlewu krwi, epickie momenty tej gry. Bo to już będą ostatnie, nim... Za niedługo będę nagrywał z Assassin's Creed 4 Black Flag. Dobra, na lajciku otwieramy bramy, wrota bardziej. O proszę, jaki imperium. What the fuck? O, Waszyngton, Juruś. Dobra, badamy hol wejściowy. O, coś tam jest. Co? Co to było? Lul. Coś jeszcze to było. O, tutaj. These doors were forced open. Nieładnie, nieładnie. Gdzieś jeszcze? O, tam. Podlecimy. Why is this loose? Poluzowana cegła? Fajnie. Okej. Okay. Czyli coś się udało. Ty! Moja matka ta, Konora. Ale jaja. O kurde. A, to ona wtedy porwała to berło. Kurde. O cholera. No nie, dorwał berło, ale ona spieprzyła i tak. Ty. Czyli tak to się stało. Tak to się wszystko zaczęło. Mother, you failed to stop Washington. But maybe I can follow you too. Kurde. Dobra, trzeba te drzwi wyważyć. Już wiem czym. Dobra. Teraz tutaj, jak mnie mam. Pięknie. Aha, teraz trzeba polatać sobie. Aha! Super! No, nic mi nie pokazywało, nic! No to co ja miałem zrobić? Dobra. Fail, mój fail, moja wina, błąd, przepraszam. Dobra, no i teraz to trzeba powtarzać. Dobra. Jeszcze raz. Teraz mi tu podleć, ładnie. A tam, no takie buty. Dobra, sorki, że nie ogarnąłem wtedy. Ui! I ze ślisk. I znowu trzeba... O tak. Zrobić. Teraz co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Aha. O kurde. Ta. Pewnie. Dobra. I już nie mam pomysła na nich. Ciul! O! Nie ma was tu! Proszę. Tak szybko ich wyeliminowałem, jak się tylko dało. Dobra, żadnych zwierzątek nie zabijać.
Okej, tylko jak ja się tu dostanę, skoro tu mamy niedźwiedzie? On sobie niech tu pójdzie. Dry blood. Too much for a human. Okej, pewnie coś tu jeszcze mogę znaleźć. Kurde, tu jest znowu jakiś ryś. Someone broke through here. Aha, dobra. Tu jeszcze coś jest, tylko muszę uważać na tego drapieżcę, żeby mi tu przypadkiem nie zaczynał. Kurde, muszę uważać. No dobra, udało się. Czyli tak wtedy chciała uciec. Ty, miała to berło. Ale jaja. He, dobre. Ty, dobra jest. Niezła. A, to był Arnold wtedy. Ty. Czemu Arnold jej pomógł? Nie ogarniam, dobra. To było już mega dziwne. Dobra, widzę, że tak po prostu chciał uciec. A! O kurde, jaki strongman! Connor, podnieś to, dobrze. Ło. Okej, dobra. Możemy biec dalej. Świetnie, zrobiliśmy cel misji. Pełno tu wody. O, teraz sobie możemy popluskać się w wodzie. Bardzo fajnie. Brakowało mi czegoś takiego właśnie. Ale trzeba zanurkować. Nie, no takie misje właśnie powinny być w Assassinie. Właśnie czegoś takiego mi brakowało. Dobra, podążaj śladami swojej matki. Czyli teraz trzeba się wspinać, nie? Nie. Co? Co ja mam robić? Zobacz, że sobie mikropod... O, tu trzeba. Dobrze. O kurde. Dobra. Spokojnie. Ło. Ale uśtawka. Dobra. Aha, teraz już wiem o co. Kaman. Ło! Ah! Ale że mu padł głęboko. Sorki za te fejle. Ajdź. Kurczę. Dobra. Tja. Teraz myśl co robić, Connor. No. To co mam robić? Do jasnej cholery, o co tu kaman? Zaraz, muszę się dowiedzieć, bo mnie to coś tu nie pasuje. Będę to powtarzał, póki tego nie zrobię. Coś tu trzeba zrobić, bo mnie tu coś nie pasuje. Po prostu. Dobra. Dobra. Teraz już naprawdę nie wiem co mam robić. Już pierwszy raz tak od dawna nie failowałem w Assassinie jak teraz.
A teraz serio, ja nie wiem co mam robić. Straciłem w tym głowę totalnie. Okej, czyli widzę, że trzeba tak to zrobić. No i dobra, no i na tym się właśnie kończy. Co ja dalej mam robić? No to na pewno mi niczym nie pomoże. Kurde no. Serio? Trzeba mi teraz utrudniać? Ale dziwne to jest. A! Kurde, o, już wiem o co chodzi. Dobra. Dobra. Już ogarnąłem o co kaman w tym wszystkim. Dobra. Sorki, że już tak failowałem. Ale już więcej tak nie będzie. Dobra. Nie ogarnąłem, no widzicie. O, proszę. Dobra, jest. I to musi być męczące. Dobra. O, proszę, dobra, dolecimy już tu. Spokojnie, bez problemu. Trochę się pomęczyłem. Zaraz. To może tym to rozbić. Woohoo! O, jakie ładne. Ładne. Nie ma. Dobra, podejdźcie tu. Ciul. Dobra, już was nie ma. A to co to jest? Aha, to jest właśnie ten mechanizm, który zrobił. Aha, dobra, teraz trzeba otworzyć drzwi. Nie ogarniam tego, naprawdę. A dobra. Kurde, jakie to jest ruskie. Jakie to jest ruskie, no nie otworzę tego. O, dobra. A jednak się udało. Dobra. No kurde. Czyli teraz właśnie dostaniemy się do Waszyngtona. Do samego królusia Jurusia Waszyngtona. Oh yeah. O. No i gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Co za skurczybyk. Zniknął mi. Waszyngton. Juruś. Chodź tu. Pogłaszczę cię tylko. No cholera. Musiały się te wrota zamknąć. Juruś. No Juruś, nie marnuj mojego cennego czasu, tylko chodź tu. Ja nie mogę. Ty, dobry jest. Znaczy, ta matka jest dobra, naprawdę, no. A więc dostał swoje berło. O kurde! O, i właśnie tak dostała to berło. Kurde. Ty. Ale... Mother. It is time I finished what you began. Ta, właśnie. Trzeba to zakończyć. Okej. Dobra, tylko co dalej mam robić, bo ja... Naprawdę pojęcia nie mam. Dobra, czyli wiem, że teraz źle zrobiłem. Kurde, jakie to jest dziwne. A tutaj, dobrze. Dobra. Pięknie.
nas tutaj. Pięknie. Pięknie, to się wszystko potem zawala. Ciul. O kurde, cała konstrukcja się rozpada. Dobra, ale mamy przecież lot orła, to się to wszystko na pewno nie zawali do końca. Kurde. Dobra. Damy radę. O kurde. Ale się to wszystko rozpada powoli w pył. Dobra. Connor. Powódka. Powódka. Teraz parkour. Dobra. Trzeba teraz szukać tego Waszyngtona. Tam sobie poszedł. Zaraz go dorwiemy. Spokojnie. Zaraz będzie ten nadciągający finał epickości. Możecie być tego pewni. O, już mamy drabinę, to znaczy, że szczyt. Szczyt tej głupiej. To już wszystko? A nie, będzie walka z Waszyngtonem, będzie z Jurusiem. Będzie. Więc to już będzie finał. Oh yeah. Już dotarliśmy na szczyt tej piramidy. I możemy się już spodziewać. Tutaj Juruś stoi. Czeka na mnie. Oddaj to berło, zasrańcu. Yo, ziomek. Kumplu. Niegdyś. No. Commander Washington. If you give up the apple, I will let you live. Give up the apple? It controls you. Is that what you believe? I believe I control it. Tam, to jesteś w błędzie. I considered the possibility that it could control someone. Perhaps it can. You have been corrupted by the apple's power. Corrupted? Well, that raises an interesting question. You wish me to give up the apple in order to save my soul. Ta. Or do you wish the apple for yourself so you can control the nation? The true rulers are the people. Let's not deceive ourselves. It's an absurd thought, but let's suppose that I were beholden to this apple. How would you behave differently? I would use it for the good of everyone. Well, the possession of the apple is both a burden and a blessing. Tell me, when you shake the earth, you feel that you are a slave to the people, or do you wish to be their master? The people want you brought down. But you didn't answer the question. I am the only king here. Dobrze, dobrze, królu Waszyngtonie, zaraz cię zmiażdżę. Nie obalisz mnie. Ciul. Kurde. Dobra. Masz tu. Ciul. Po mordzie. Dobra. Kurde. Dobra, widać, że teraz nie tego. Dobra, zaraz. O cholera. To już nie będzie naprawdę łatwy przeciwnik. Teraz to już naprawdę całe jego moce się rozplemiły w jedność. Więc będzie ciężko tutaj. Kurczę. Ach. Muszę uważać. O kurde. Here is the heat of my anger.
Aha, dobra. Nie, dobra, inaczej, inaczej. Ach. Oj, nie jest łatwo. Teraz Waszyngton naprawdę się rozwścieczył. I to już nie będzie już tak łatwo. Dobra, dostał. Czemu nie padnie, żulicho? Dobra. Masz, masz! Dokładnie. A jednak ci nie daruję życia. O, trzeba te elementy podświetlone zniszczyć. Dobra. Dobra. Walcie się! Łyse pałki. Ciul. Dobra. O, cholera. Dobra. O cholera, żebym nie spadł z tej piramidy przypadkiem. Walcie się. O! O cholera! Zrzucił mnie z piramidy. Jaki ciul. O kurde. Uuu, Waszyngtonie. Teraz naprawdę przegiąłeś pałę. Co? Mam od nowa z nim walczyć? Chyba sobie jaja robisz. Dobra. A? Kurde. Się teraz rozwścieczyłem lekko, ale nadrobię te straty. Właśnie na to czekałem, na tą epicką walkę z Juruśkiem. No kurde, co ty robisz? No. O, teraz. Dobra. Ciul. Masz tutaj. Co jest? Bez jaj. Jeszcze raz. Dobra. Masz. Jeszcze raz cię zabiję. Ale mu zmienił mordę. Ale to mu nic nie dało. Dobra. Trzeba teraz to zniszczyć. I teraz trzeba naprawdę uważać. Dobra. Dobra. Kurde. Nie! Fuck this shit. Cholera. Ma tą przewagę trochę. Okej, okay, udało się. No to już po tobie, Juruś. Ups, coś ci się dachówka zepsuła. Nie ma już mocy. O, proszę. Ale glebę zaliczysz, Juruś. O tak. O kurde. Nie ma jabłka. O nie, nawet nie dobieraj się do tego jabłka, nie radzę. Ja chcę cię uratować, ty o tym doskonale... O cholera, wziął znowu. I co? I co ci to da teraz? No i co, Juruś? Co chcesz mi jeszcze powiedzieć, zanim zginiesz? Lol. Co się teraz dzieje? Aha.
Wal się, kumplu. I tak cię zdjąłem przecież. Chciałeś mnie zabić. Nie. Trzeba z tym skończyć. LOL. Dobrze. Mój klonie. Bier je, bier. What the fuck? Co się dzieje? Czas się cofa? LOL? O, Connor już jest asasynem. Świetnie. Lepiej, żebyś nie brał tego jabłka. O, nie, 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 nie. Zostaw. Commander. Nie bierz tego. Nie bierz. Take it. Take it from me. I do not want it. Świetnie. No man should possess a power so absolute. Czyli to było wszystko snem. Wait it and sink it to the bottommost reaches of the ocean. Aha. Spoko. Czyli to już jest koniec. Teraz leci sobie cutscenka. Kurde. Czyli to było wszystko jednym wielkim snem, które było tak przerażające, że normalnie strać się chciało. Ale widać, że to wszystko było tylko jednym wielkim złudzeniem. Where we headed anyway? Commander Washington. I thought I was alone. I'm sorry to interrupt. That's quite all right. Things appear to be at a stalemate. I'm afraid so. Might I suggest, Commander, that a republic cannot survive in a world with so many contending powers? I beg your pardon. Elected bodies, to be sure. The war was fought for this. For this nation to prosper. For this nation to thrive. The weakness of a republic must be balanced by a powerful man at its center. A powerful man, Commander, who, if I may be so bold, would be elevated in the eyes of the world if he were given the title of king. Sir. I believe I can answer you in complete candor. Your proposal raises the greatest mischief that could befall my country. You could not have found a person to whom your schemes are more disagreeable. Let me conjure you then. If you have any regard for your country, concern for yourself or posterity, or respect for me, you banish these thoughts from your mind. Never communicate as from yourself or anyone else, a sentiment of the like nature. We are done here. You want to go back? Yes. Back. Take us back. I tak się właśnie kończy DLC. Tyranii Króla Waszyngtona. Co by na to? Naprawdę, coś pięknego przeżyłem. O, napisy końcowe. No i dobra. No i mogę już tutaj podsumować to DLC. To nawet nie była seria, tylko jakby taki dodatek. Taki trochę dłuższy, bardziej rozbudowany. O, jakby alternatywną fabułę tej gry. Naprawdę, przeżyłem coś pięknego, jak na 2 tygodnie? Bo nie wiem, to chyba było... Tak, 2 tygodnie! Bo po odcinku wysyłałem na dzień, co jedną misję. W zależności, czy były też obowiązkowe, czy mniej obowiązkowe. Powiem wam szczerze tak. Tak samo jak Assassin's Creed 3 zwykły, mi się spodobał, zaimponował mi.
tak i dodatek mnie zaskoczył. O tyle, że były te zwierzęce moce, ale ta muzyka napieprza. Czekajcie, może ja to przewinę. O, proszę. No i co ja mam jeszcze powiedzieć? No gra zaimponowała mi, ten dodatek tej gry. No i co tu dużo mówić, bo naprawdę zapowiada się za niedługo czwarta część Assassina i naprawdę myślę, że będzie coś jeszcze lepszego, piękniejszego, bardziej epickiego niż to, co teraz było, ale to też było naprawdę piękne. I naprawdę jestem pod wrażeniem takiego dodatku i powinno być więcej takich dodatków, bo naprawdę aż się chce grać w to, coś takiego. No i dobra, ja oceniam ten dodatek 9 na 10, tak samo jak grę oceniałem pod względem fabuły, no bo te moce, kurczę, takie trochę uproszczone, bo te zwierzęce moce były takie jakby były uproszczeniem gry. Wtedy gra była bardzo, bardzo, bardzo prosta, ale niemniej jednak gra mi się spodobała, ten dodatek. I czekamy na Assassina 4, myślę, że naprawdę będzie w co grać w listopadzie, bo wtedy wychodzi ta premiera, czy tam w październiku. Dobra, ja się tutaj z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo, żeście oglądali ze mną ten dodatek. Jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego Assassina 4 Black Flag. Będziemy czekać.